Czwartek, 8 lutego, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Bolesławiec był już oceniany w samorządowych rankingach jako jeden z liderów wykorzystywania funduszy pozabudżetowych na inwestycje i tzw. miękkie projekty. Działania na rzecz pozyskiwania takich pieniędzy nie ustają, a ich efektem są kolejne projekty realizowane w mieście. Obecny rok będzie kolejnym, w którym w Bolesławcu realizowane będą projekty, a w tym inwestycje, na które finansowanie samorządowcy pozyskali pieniądze spoza komunalnego budżetu. W tym roku niektóre z nich zostaną ukończone, stwarzając dla mieszkańców nowe możliwości w różnych sferach codziennego życia. Funkcjonuje już na przykład po przebudowie amfiteatr w miejskim parku. Ale to jeszcze nie koniec jego modernizacji. My złożyliśmy wniosek o rozszerzenie wartości tego zadania. Chcemy w tym roku z tych pieniędzy, z tego projektu zrealizować jeszcze budowę muszli koncertowej. 3 stycznia ubiegłego roku, czyli to już rok minął, dokonano odbioru robót budowlanych dotyczących renowacji amfiteatru. Natomiast wartość projektu to jest prawie 1 000 000 euro. Wkład własny 141. To są bardzo dobre warunki finansowania. Jedną z największych inwestycji w ostatnich latach będzie zakup 13 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji miejskiej. Kosztowały będą 13 milionów złotych, a tylko 4 miliony to będą pieniądze z miejskiej kasy. Umowa jest podpisana z firmą Solaris, która wygrała przetarg i termin dostawy autobusów to jest drugi kwartał 2018. Czyli najprawdopodobniej przełom maja i czerwca, tak żebyśmy w pierwszym dniu wakacji mogli na bazie tych 13 autobusów i tych, które już są w posiadaniu MZK, mogli uruchomić bezpłatną komunikację miejską. Jeszcze więcej, bo ponad 15 milionów, kosztować będzie budowa Bolesławieckiego Centrum Wiedzy. Miasto złożyło wniosek na dofinansowanie ponad 7 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym roku do mety zmierzać też będzie budowa systemu informacji przestrzennej, co skutkować będzie rozwojem e-usług oraz elektronicznych usług administracyjnych. 10 samorządów gminnych, które z naszej inicjatywy zostały włączone w ten projekt, 10 samorządów gminnych, ponad 13 milionów złotych dofinansowanie, z czego gmina miejska ma prawie 3 miliony. Całkowity koszt projektu 15 668 tysięcy złotych. Kilka projektów w tym roku dopiero rozpocznie swoją drogę do realizacji, jak choćby wspomniane już w naszych wydarzeniach Centrum Przesiadkowe, na którego projekt miasto otrzymało już fundusze. Ale jest też kilkanaście projektów, które realizować będą miejskie szkoły oraz placówki kulturalne, sportowe i muzealne. O nich będzie jeszcze okazja powiedzieć. Na ten rok został zaplanowany remont drogi Suszki Stare Jaroszowice, która miała być remontowana przy wykorzystaniu rządowego dofinansowania. Już wiadomo, że rządowego wsparcia nie będzie. Co zatem będzie z drogą? To pytanie pojawiło się na wtorkowej sesji Rady Powiatu. Na ten rok został zaplanowany remont drogi Suszki Stare Jaroszowice. W pierwotnej wersji na remont miał się złożyć Bolesławiecki Powiat wspólnie z gminą Bolesławiec. Część środków miała pochodzić z rządowego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Już wiadomo, że rządowego wsparcia nie będzie. Co będzie zatem z drogą? O to pytał na wtorkowej sesji radny powiatu Kazimierz Gawron. Ponieważ mam taką informację, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, że była próba rozmowy pana starosty z panem wójtem, iż mimo wszystko, że ta droga nie weszła, pewne elementy tego planu będą realizowane w roku bieżącym. Zadanie, jak państwo wiecie, nie uzyskało dofinansowania, mimo że znaleźliśmy się na liście do dotacji, no ostatecznie pani premier zmniejszyła środki z 40 milionów do 23 i po prostu ani na to miejskie zadanie, ani też na to wiejskie zadanie środków żeśmy nie otrzymali.
Ani powiat, ani gmina Bolesławiec nie zamierzają rezygnować z inwestycji i powiat, i gmina zdecydowały się z własnych budżetów pokryć brakującą kwotę. Podjęliśmy taką decyzję, że zwiększamy te środki, które stanowiły poprzednio nasz wkład i gminy, i powiatu. To było dwa razy po 550, czyli 1 100 000, o 200 tysięcy, czyli po 100 tysięcy przez każdą ze stron. Łącznie remont drogi kosztować będzie 1 300 000 złotych. Dodatkowo na wykup gruntów pod przebudowę powiat przeznaczył 400 tysięcy złotych. Jak poinformował starosta, przetarg na budowę drogi Suszki Stare Jaroszowice już został ogłoszony. Gmina wystąpiła z propozycją, że jak przygotujemy projekt, to ona da pieniądze na chodnik przy drodze przez Żeliszów. No i tak też się dzieje. Na przygotowanie projektu chodnika powiat wyda 15 tysięcy złotych. Ruszyła kolejna edycja plebiscytu na sołtysa roku i od tej informacji rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Wojewoda Dolnośląski ogłosił kolejną edycję konkursu Sołtys Roku. Chodzi w nim o wybór najlepszego sołtysa 2017 roku, który wyróżnił się zaangażowaniem w sprawy społeczne, organizowaniem inicjatyw związanych z aktywnością mieszkańców oraz działalnością na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru. Kandydatury można składać do 7 marca. Informowaliśmy o tym, że ruszyła kolejna edycja programu Dolnośląskie Małe Granty. Dolnoślązacy mogą składać wnioski o wsparcie projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, a także warsztatów, akcji edukacyjnych, działań dla młodzieży czy seniorów. Zainteresowani mogą wziąć udział w spotkaniu w Okrąglaku w sali konferencyjnej, które odbędzie się w najbliższy piątek, 9 lutego, rozpocznie się o godzinie 16. Wynagrodzenie miesięczne komisarza wyborczego wyniesie blisko 5400 zł, urzędnika wyborczego 4,5 tysiąca. Natomiast te diety dla członków komisji wyborczych nie zostały jeszcze ustalone, podała Państwowa Komisja Wyborcza. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego liczba komisarzy wzrosła dwukrotnie z 51 do 100. Nabór kandydatów na to stanowisko potrwa do 16 lutego. W przypadku natomiast urzędników wyborczych to zostanie ich powołanych około 5,5 tysiąca. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Już od dzisiaj w Karpaczu funkcjonować będzie strefa kibica zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczang. To wspólne przedsięwzięcie samorządów miasta Karpacza i województwa dolnośląskiego. Strefa przy ulicy Obrońców Pokoju 4 czynna będzie dla kibiców do 25 lutego, codziennie w godzinach od 11 do 21. Karuzela Życia to tytuł wystawy, na którą 15 lutego zaprasza Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Swoje fotografie zaprezentują uczestnicy pracowni fotograficznej. Wernisaż zaplanowano na godzinę 18 w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Od początku lutego Polacy, którzy wyjadą na narty do Włoch, mogą liczyć na pomoc polskich policjantów. Na mocy polsko-włoskiego porozumienia na tamtejszych stokach zjazdowych służbę będą bowiem pełnić polscy policjanci. Przez cały luty dwóch policjantów pracować będzie w rejonie miejscowości Madonna di Campiglio. Natomiast od 11 do 25 lutego czterech kolejnych policjantów będzie pełnić służbę na obszarze Trydentu Górnej Adygi w rejonie miejscowości Moena. Koleje Dolnośląskie otrzymały właśnie dofinansowanie z funduszy europejskich na zakup 11 nowych pociągów. Kiedy możemy się ich spodziewać na dolnośląskich torach? O tym w materiale. Pod koniec ubiegłego roku Koleje Dolnośląskie chwaliły się w Legnicy zakupem 11 nowoczesnych pociągów, które już jeżdżą po dolnośląskich torach, a już szykuje się zakup kolejnych.
Przygotujemy zakończenie projektu zakupu 11 nowych, 5-członowych pojazdów elektrycznych. Pojazdy te również trafią na linię Wrocław-Legnica-Bolesławiec-Węgliniec. Zresztą one już nawet jeżdżą, niektórzy pasażerowie również już je widzieli. Są dłuższe i bardziej wygodne od tych, które do tej pory jeździły. Dłuższe o jeden człon, czyli o jeden wagon. To jest więcej miejsc na rowery, więcej miejsc dla podróżnych. Jeszcze wygodniejsze fotele z regulacją. To, co znają nasi pasażerowie, czyli Wi-Fi, klimatyzacja, gniazdka elektryczne, gniazdka USB do laptopów i tabletów. Wszystko to plus tak naprawdę nowoczesny design i duża wygoda, komfort jazdy. Nowe pociągi jeżdżą m.in. na trasie Wrocław-Bolesławiec. Tymczasem regionalny przewoźnik otrzymał właśnie dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości ponad 85 milionów złotych. Dzięki temu na dolnośląskie tory wyjedzie kolejnych 11 nowych pociągów. Będą to najnowocześniejsze składy dostępne na polskim rynku kolejowym. Łącznie nowe pojazdy pomieszczą ponad 4 tysiące pasażerów. Składy spalinowe będą osiągać prędkość maksymalną, nie niższą niż 130 km na godzinę. Natomiast elektryczne rozpędzą się nawet do 160 km na godzinę. Pierwsze nowe pociągi pojawią się na dolnośląskich torach w trzecim kwartale przyszłego roku. Ostatnie zostaną przekazane regionalnemu przewoźnikowi do końca 2021 roku. Jeszcze w 2014 roku regionalny przewoźnik dysponował 27 pociągami. Dziś ma ich 68. Po wydarzeniach przypomnimy, co i gdzie działo się na feriach. Dla wielu będzie to szansa do zobaczenia siebie w artystycznych i naukowych działaniach, a także sportowych wyczynach. Zachęcam do obejrzenia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.